Okej, tu trochę ludzi poumierało. O! Heh. Śmieszne. Halo? Czemu on nie dostał? O Boże, psy. O nie, psy, które zarażają rakiem. Trochę się machnąłeś, mordko. Ej, ile on ma? Fucking hell. Ty gnoju. Wyłącz to światło. Więcej? Any more? Dlatego właśnie wolę to wszystko eksplorować sobie od boku. Tam jest chyba wejście jakieś. Fuck. Czy ty wstałeś, czy tu przyszedłeś? Kopnąłem go. Skoczyłem w niego i się wyjebał prawie, chłopak. Ty też tak będziesz miał? Nie, ty masz poiza, jak kastujesz pewne. Też dostał kolanem po mordzie, zanim w niego strzeliłem. O! Okej. Góra, tego musisz szukać. Tak, zakładam, że to jest to miejsce właśnie, do którego ja wejdę. Jeśli rozpalę te trzy ognie. Kurwa, ilu was tu jeszcze będzie? Ukryta ściana. No nie, z tobą kłamca. Dobra, czyli musimy się jakoś dostać do góry, żeby na tę wieżę się wpierdolić. To wygląda obiecująco. O. Może po tym drzewie? O nie, oni mnie wszyscy widzą z kilometra. Fucking hell. Za dużo ich tu jest. Najgorsze jest to, że oni nawet dużo nie dają. Więc ja mogę ich klepać i klepać i klepać. I jeden po drugim. A niewiele mi to daje w ogóle. Czy to jest to główne wejście, którym ja przyszedłem? Nie, to jest jeszcze inne. Jest obraz. Kolejny obraz. Lwia grzywa. Okej, zakładam, że to jest... Siemano. Ej. Mordo, powiedz mi, jak tam do ciebie wejść do góry. Bo ja tam chyba właśnie muszę... się wbić. Słyszę kolejnego gdzieś tutaj. Fucking hell, przeskoczyłem go. Nie! Annoying motherfuckers. Tak, czy ja stąd przyszedłem, dobra. I tu sobie jedno po drugim powolutku czyszczę. Git, 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 git. Na drzewie jest kulka. Kulka główna. Drzwi nie stoją w twojej drodze. Dzięki. Okej, tutaj też nie mogę wejść. O! Tak właśnie coś słyszałem. Tu też nie mogę wejść, bo jest zakaz. Dopóki nie ten... Nie zapalę tych wież pewnie. No, materiały. O, tu coś słyszę. O, fucking hell, ciebie nie słyszałem. Dopiero jak było za późno. Są schody na górę. Tam jest jeszcze większa brama zamknięta. Wszystko pozamykane. Dobra, zakładam, że muszę iść schodami do góry. To miałoby sens. Skoro mam te wieże zapalić. Pat, złowrogi stwór. No byłby, gdyby nie to, że nie mogę tu wejść. Wieża, tego musisz szukać, tak jest. A tu mnie coś zaskoczy? Nie. No to lecimy na te schody.
po wyczyszczeniu całego miasta. Nie było warto, bym powiedział. Nic ciekawego nie znalazłem. Dobra, mogę już wejść sobie tutaj. Skakać po dachach. Znaczy tak, da radę, da radę. Ej, panie, dobre. Chciałem w takim razie z tego trupa zobaczyć. Tam jest. Skarabeusz Modrej Łzy. To jest kolejna czapka w kształcie skarabeusza. Tak. Nieznaczne zwiększa... Nieznaczne? Nieznacznie. Literówkę znaleźliśmy kolejną. Nieznacznie zwiększa efekt odnawiania przez butelkę Modrych Łez, ale zwiększa odnoszone obrażenia. Alright. Widzę kolejne nasiono. To będzie moje trzecie. Będę miał w końcu 10 estusów. Filip Goodman. Zabijmy tego kolesia. O nie. Zabij. Zabij. Nie skacz! Czemu? Płotka, kurwa. Mogę stąd? Po prostu mogę. Boże, ja się męczyłem naokoło. To jest to. Jak nie jesteś przyzwyczajony do tego, że możesz w takich miejscach konia używać. O, nie doskoczę. Dobra, musimy po trochę innym kątem z innego miejsca skoczyć. Walka dystansowa, może spróbuj tego. Na razie chcę zobaczyć, co jest tutaj na górze. Okej, okay, czy... A, proszę, dostanę się do wieży w ten sposób. Do jednej z wież. I czas na ogień. Ogień, kurwa! Okej, okay. Gdzieś w mieście została złamana pieczęć. Czyli to nie jest tak, że jak rozpalę wszystkie trzy, to nagle wszystko się otworzy, tylko każdy ogień to jest jedna pieczęć najwyraźniej. Zakładam, że teraz z tej jednej pieczęci muszę progresować do kolejnej. W sensie z jednego ognia do kolejnej pieczęci. Nie, to mogę kolejny ogień rozpalić od razu. O, piękne. Fajnie by było, jakby się dało jeszcze na koniu wchodzić po drabinach. Bo to jest kolejny ogień. Gdzieś w mieście została złamana pieczęć. I widziałem dwa miejsca z takimi małymi bramami. Pieczęciami. Dobra, i są rzeczywiście trzy wieże. Tu rozpaliłem, ale tam nie wydaje się, żeby było jakieś... jakiekolwiek dobre wejście. Do tamtej wieży. Bo ona jest... Tutaj wszędzie mogłem po drzewach jakoś się dostać. A tam mi się nie wydaje. Dobra, zabijmy tego jeszcze żuka gówniaka. Jeśli się uda. Cześć żuczku gówniaczku. O nie, to jest jeden z tych. O, tam jest miejsce łaski. Dobra. Czyli zrobimy tak, jak to robiłem kiedyś. Kusza w łapę. Dobrze, że kupiłem te parę bełtów od tego kolesia. Czekaj, to nie są bełty. To są bełty. Raz. O nie. Aż wyżej. Dwa. Okej. Okay. Podwójne cięcie. To trochę takie... Zapachniało mi Sekiro, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Tam jest... Musimy... Musimy czy nie musimy? Nie, już mam odkryte to miejsce wiary. Nie wiary, tylko łaski. Prawda? Prawda. Więc możemy to olać. Teoretycznie... Możemy spróbować się... Nie, po tym drzewie nie wejdę tam. Nie ma opcji. W ogóle...
Tam nie ma takiego czegoś na ogień, jak przy tych wieżach. Ona wygląda trochę inaczej jednak. Jedna wieża, druga wieża, a trzecia wieża może być gdzieś wysoko? I don't know. Dobra, i gdzieś... Tutaj z tyłu chyba było jedno wejście do tych zamkniętych drzwi, ale nie z tej strony raczej. Siemano. Tutaj? Okej, i to mi odkrywa po prostu skrzynię. Klucz nasyconego miecza, wow. Ładnie, podoba mi się. Bo chyba dotąd tylko taki jeden miałem tak naprawdę. I go zużyłem już. A drugie miejsce było gdzieś tu? Tak, i tu też... O, fuck. I tu też jest skrzynia. Czy oni się respią tak randomowo nagle? Jak on w ogóle damage'u nie przyjął? Okej, okay, czyli... O, odnowiło mi estusy, piękne. Okej, okay, niebieskiego smoka plus jeden. Miałem już zwykłe niebieskiego smoka, ale plus jeden znacząco zwiększa negację. Interesting. Inter-fucking-resting. No dobra, wejdźmy w końcu po tych schodach tutaj. I weźmy to nasiono. Pyszne, pyszne. Czy ja stąd gdzieś O, tu jest wieża. Alrighty. Czy ta wieża wyłączy mi te wielkie drzwi? Drzwi, bo jest idealnie na nie skierowana praktycznie. Cyk. Tak, powoli, powoli zanika ta mgła. Okej, okay. I tam mamy bossa ewidentnie. Ale zanim tam pójdę, to wejdźmy z powrotem tam do góry tutaj i zobaczymy, co jest jeszcze... O, siemanko. Zobaczymy, co jest jeszcze tutaj w środku. Jeśli w ogóle cokolwiek. Miejsce łaski, pięknie, beautiful. Więc mogę sobie od razu zrobić moje gestusa nowego, zakładając, że wystarczą mi 3 nasiona. 10. Okej, okay, mam 10 estusów plus 6. To już feels good. Feels fucking good. A, czyli tędy idę dalej tutaj. A, dobra. Czyli to wygląda jakby mnie do kolejnej części tego zona prowadziło. Więc zobaczmy, co mnie czeka na bossie. Okej, okay, ostatni łyczek kawy. Koniec picia. Teraz będę butelkę odkładać na bok, żeby nie zrobiło się tak jak wczoraj. O, fuck, dwa bossy naraz. Nienawidzę. Czy ty musisz tak odskakiwać? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. Widzę, że... nie będzie to jednak aż tak trudne, jak myślałem. Bo te bossy... No come on, gościu. Te bossy są na poziomie zwykłych mobów po prostu. Czy on bije dwiema tarczami? Dynamiczny miecz Noxu. Taki zagięty. Let's see. A tak jest, zakrzywiony miecz. Pod siłę i zręczność oczywiście. Większość zakrzywionych mieczy będzie pod zręczność, ale to wygląda bardziej jak sierp. Okej, okay, to był specjal, który wygląda fajnie już teraz. Siemanko, Giorgio.
Wygląda fajnie już teraz, ale... Pewnie wyglądałby lepiej, gdybym miał... te 15 zręczności. Co tam, Giorgio? No spalamy i zobaczymy, co jest dalej za tym. Ja myślałem, że tu będzie koniec i będę musiał iść do góry. Tam, gdzie ten... Ale tu wygląda, jakby tam była skrzynia jeszcze, okej. Dobra, tu wokół już nic mnie nie czeka chyba. No czyli tu pewnie będzie tylko nagroda jakaś i koniec, tak nie mam. Jeden miecz odkładasz, a drugi masz w dwóch rękach. W sensie po prostu ten, takie coś. To jest inaczej niż w Soulsach zwykłych, niż wszystkich innych. Bo zazwyczaj to się robiło po prostu klikając, czekaj, żeby to było widać. Klikając Y, a teraz jak klikasz Y, to tego nie ma. Musisz przytrzymać Y. I kliknąć jeden z shoulder buttonów tutaj na górze. Ten do lekkich ataków. Czyli trzymasz Y i prawym bierzesz prawą broń w prawą rękę, a lewym bierzesz lewą broń w dwie ręce. Trzymając Y. Ja też się nad tym zastanawiałem na początku, ale później w którymś tam tutorialu to było w końcu. I na napadzie do PS5, czy tam PlayStation, tak samo. Tylko, że to nie jest Y, tylko to jest trójkąt wtedy. O, trójkąt. Błyskamienny kostur Lusata. Okej. Kostury mnie nie jarają. Dobra, i stąd... Mogę iść tutaj i tutaj wyżej, jak nie mam. Tu pewnie będzie jakiś przesmyk. Żeby przejść w tą część mapy? Bo to wygląda, jakby była dziura. Znaczy ten, dziura, góra, chciałem powiedzieć. I może w tej górze gdzieś będzie dziura, żebym wyszedł sobie? Hopefully. Dobra, miałem tu, ale już pięknie mieć 10... 10 butelek to już jest takie, to mi się na pewno przyda na Radana, jak do niego pójdziemy później. Czy jest sens tędy skakać? O Jezu, coś do mnie strzela. Nie wiem, ała, nie wiem kto. O nie, tam nie doskoczę. A może jednak... nie. Nie, nie chuj. Okej, przeżyłem, ale... Ale tak niezbyt fajnie, bo zmarnowałem picie. Dobra, usiądźmy przy tym jeszcze raz, niech się to jedno pićko odnowi. I jedziemy do góry, bo ewidentnie nie ma sensu skakać po tym murze. Coś tam na górze dziwnego słyszałem. Tu też chyba nie ma co skakać, nie wygląda na to. Chyba to coś mnie znowu już widzi. Jaka wielka czacha. Urła, fajnie. A, może tędy dojdę do tego olbrzyma, co do mnie strzelał wtedy. Rzucał tymi kulami magicznymi. Okej. O! Fucking hell! Serio? Skąd to się tu pojawiło nagle? Skurwysyn. Kolejna kula? Słodko. To się ewidentnie na mnie summonuje po prostu. One się nie pojawiają znikąd. Ktoś je kurwa przyzywa. Mamy chyba cmentarz po prawej. Jep. I masę szkieletów. Które póki co oleje. Okej, jest miejsce łaski i jest... A, i to jest ta droga, tak? Tutaj. Czy oni żyją? Żyją. Czy to jest jeden z kościołów? Tak. Pani. A w kościele, w każdym kościele chyba jest łza zawsze. Tak mi się wydaje.
Panowie, nie podchodźcie nawet, dajcie mi usiąść. Dziękuję. Dobra, czemu pani jest taka smutna? Pani jest ruda, lubimy rude panie. Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. To o niej mówi ten gościu, żeby ją uratować. To o niej mówi ten gościu i mówił. Mówił o kościele właśnie. Okej. Czy ją spotkaliśmy w końcu? W tej szopie Gauriego. To było tam. Zróbmy tak. Szopa. Oznaczmy sobie szopę. Pójdziemy do Gauriego. Powiemy mu, że spotkaliśmy panią rzeczywiście. Bo on chciał, żebyśmy ją uratowali. Ale ona nie bardzo chce z nami gadać, ani powiedzieć, jak moglibyśmy jej pomóc. Czy mogę gdzieś tędy zejść i się nie zabić? Czy to są te śpiewające? Teraz i śpiewają, ale... Gauri? Da się do ciebie zejść? Jakoś bezpiecznie? Czy muszę iść wioską? Ktoś chyba też tak próbował zejść, najwyraźniej. Mogę spróbować skoczyć na to. Skoczyć, nie spaść na to. Posąg Mariki? Nie, weźmy miejsce łaski, bo nie wiem, gdzie była Marika jakaś. Jeszcze mnie wypierdoli w jakimś dziwnym miejscu. Ruda dziewczyno, nie lękaj się, uratuję cię. Gdybyś miała inny kolor włosów niż ruda, to bym cię nie ratował. Chcę z rozpędu tam skoczyć na pewno. Okej. Okay. Now what? Okej. Okay. We got it, boys. Bez utracenia ani jednego punktu życia. Dobra, byku. Znalazłem twoją rudą. I have awaited your return. The needle is repaired. O! Now it will forestall the rotting sickness, I'm sure. Will you give it to the girl, Millicent? I will reward you in kind. Yep. Igła z czystego złota. Tak, to już wiem. By the witless pests who worship her. A wretched fate, indeed. Okej. Okay. Ha. Że ta niby igła... Czy ona jest... Czym ona jest? Czy ona jest... Czym jest ta igła? Nie zobaczyłem znowu ikonki. Czy to był przedmiot kluczowy, czy co? Igła. To było to. Ponoć może przeciwdziałać. Czy fajnie byłoby sobie to zostawić po prostu, jeśli rzeczywiście działałoby to tak, że wystarczy, że to mam i już przeciwdziała? Daj igłę. Than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Nie patrzę. Filmówka? Aha, nie. Po prostu zaciemnienie ekranu, żebym nie patrzył na nią. Well, that was
easier than expected. But why do I feel so... Czy ona umarła? Dlaczego czuję się tak? Mam nadzieję, że Mędrzec Gavri, tak miał na imię, miał kurwa rację. No gdzie była ta wieża? Tam? Tam muszę skoczyć znowu? Gauri, Gavri, Gabri, Gambrinus? Gambri, tak, to był Gambri. Ops. No. Kroczek, kroczek. Pięknie. Dobra płotka. Okej, okay. I z powrotem. Mam nadzieję, że... Rzeczywiście ją uleczyłem i ten gościu mnie w chuja nie zrobił. Thank you kindly for giving the needle to Millicent. Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you the knowledge of the lost sorceries of the Selians, descendants of the Eternal. Serio? Mógłbym go zabić, ale nie, dobra, no. No taka jest nagroda, no. Dobra. Pytanie, czy teraz Milicenta czuje się już lepiej rzeczywiście? Nie sapie. Dała, proszę. Siemanko. No nie ma ręki. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this, by way of thanks. A token though it is. Dziedzictwo nosiciela protezy. Ona musi teraz zagadać z wilkiem z Sekiro, żeby jej dał protezę Shinobi. I'm considering leaving on a journey with the needle buried in my flesh. I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. I'm considering the okay. My destiny. No dobra, czyli questline zakończony. Zobaczmy, jak ona dała mi tą... Zręczność. Czyli mamy już pod zręczność i pod siłę, jakbym chciał. Dają po 5. Czekaj, podniosłem jeszcze pićko, tak? Więc... Wzmocnienie. Okej, okay, wygląda to, że łez wystarczy, że masz jedną i jedna łza. Każdego kościoła wystarczy na wzmocnienie na plus 1. Ale ziarna, potrzeba mieć więcej ziaren. Okej, okay, czy... Tutaj schodzimy i tutaj na plaży mamy teleport do walki z Ranegade. I to jest cała ta arena wielka tutaj? Bo tak mi to wygląda. Dokładnie właśnie tak. To są te ruiny chyba, które widzieliśmy na jednym ze zdjęć, więc strzelam, że żeby je znaleźć, to miejsce ze zdjęcia, to muszę zabić coś tam. I gdzieś to są chyba te ruiny. Dobra, zobaczmy jeszcze raz, ja. To. I na tle musi być zamek. To wygląda rzeczywiście jak to miejsce.
A, i pewnie gdzieś tam z tyłu muszę stanąć, patrzeć przez te ruiny i widzieć ten zamek. That's how it looks to me. Więc no, nie zobaczymy tego miejsca z obrazu. Siemano. Dopóki nie zabiję tego bossa. Co miejmy nadzieję wydarzy się dzisiaj. Mam więcej picia, mam mocniejsze picie, mam więcej damage'u, mam mocniejszą zbroję. Więc miejmy nadzieję, że się uda. Jest kolejna ośmiornica. Anything here? Tam się chyba nie dostanę tędy. Olewamy ośmiornicę. Czy tu nie ma jakiegoś wejścia do podziemia? Nie. To jest po prostu bagienko. Żeby ośmiornice miały gdzie się pokąpać i tyle. Dobra. Włączy latarnię. Tak po prostu, żeby była. Oh fuck. Okej. Okay. Czyli tam już byłem, stamtąd przyszedłem wcześniej. Przeszedłem przez ten cmentarz. Więc trzeba się kierować wyżej. To wygląda, jakby teraz smok miał jakiś przylecieć. Czy nie? Nie, są szkielety. Chciałem powiedzieć, że te wyglądają na mocniejsze, ale... Dobra, tam mogę wejść wyżej. Czy ty żyjesz? Nie. Ha. Ciekawe. A pan kim jest? A, to jest jeden z tych po prostu. Tylko, że ten ma... Oh, wow. Ten ma... kaptur. No fucking hell, dobra. Walka na koniu nie jest aż tak fajna jak... Jak być powinna według mnie. Coś dropnie? Nie. A czego pan... Krew bestii. Zaschnięta krew bestii. Bestialstwo zwiększa się z każdym kolejnym atakiem. To nie ta gra. Dobra. Hops. O fuck. Smocze kurhany. On żyje. O fuck. Już byliśmy na smoczych kurhanach. Na zachodnich smoczych kurhanach. O nie. O, motherfucker, dobra. Ten smok ma czerwone oczy. Na razie podarujmy sobie może walki ze smokami. Tak mi się wydaje. Ciągle jestem w kombacie. O, dobra, to jest przeciwnik. Zobaczmy. Co on tu broni? A, to jest to. Dobra. Ale to ma HP. Ma w chuj HP. Złoty rund 9. O nie. Dobra, to jest zwykły frajer. Dobrze. I ten już pada szybciutko. Bo kurde, to miało tyle HP, co niektóre bossy. Tam na dole coś jest. Na co ja patrzę? Gdzieś na to miejsce tutaj? No. Hops. No nie. Druga. Okej, mogę tędy przejść po prostu. Ach, ten wielki smok. Jestem za jakimś budynkiem, ale chyba jednak bardziej przed nim niż za nim. Czas na eksplor tego budynku w takim razie.
czy tędy bym przeszedł na drugą stronę? Pewnie tak, ale... Nie widzę powodu póki co. Dobra, zakradliśmy się ze smokiem, po cichaczu. Miejsce łaski. Bardzo dobrze, że miejsce łaski. Fucking hell. No, wyjdź. Nie wiem, po co chodzę na konia, skoro zaraz mnie zrzuci z niego pewnie. Tak, tu by mnie zrzuciło z konia. Fort, oh fuck, Farot. Zaatakuj mnie. Damn. I like that. Czy któryś z tych ścian drewnianych mogę zniszczyć? Czy tam muszę dojść od innego miejsca całkowicie? Fuck. Śmierdzi, śmierdzi, a. Trucizna zaraziła mnie. Maciura. No. O, okej. No nie, przestań. Ale tu ma HP, ja pierdolę. Fucking hell. Dobra. Czy gdzieś tędy? Nie. Nie. O, siemano. Nie, czyli muszę gdzieś naokoło to wejście znaleźć. O nie. Więcej was tu jest? Serio? Dobra, na szczęście moje ataki z wyskoku to jest kurwa force to deal with. Ja pierdolę, przestań. Nienawidzę latających przeciwników. Ała, to boli, boli mocno. Pi. Skurwysyn. Jeszcze znowu mnie zarazi HIV-em. Wypierdalaj, mamo. No, wyjeb się na ziemię, proszę cię. Kurwo. Latający przeciwnicy. Co za kurestwo po prostu. Okej. Okay. Mogę też koło nich po prostu przebiec. Żeby mnie nie wkurwiali. Jest to jakaś opcja. Bo jeśli będą chcieli do mnie dotrzeć, to będą musieli chyba przez jakieś drzwi przelecieć. A drzwi są dużo niżej niż sufit. Przy którym sobie latają, jakby nigdy nic. Siemano. Wlepę masz tutaj? Czy będą tam siedzieć pod tą drabiną? Będą siedzieć pod drabiną. Okej, okay. Dobrze wiedzieć. Dobra, mamy skrzynię. Przed tobą cenny przedmiot. Czy to jest to, o czym myślę? Medalion Dektus prawy? Tak, mieliśmy lewy, teraz mamy prawy. Nie, tego drzewa ciągle nie mamy. Ha, 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 ha. Nice, 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 nice. Czy jest sens tutaj wskakiwać? Chyba nie. O, widzę swój cień. Pięknie.
Dobrze, ale chyba tu nic nie ma. Więc zejdźmy na dół. I co my tu widzimy? Z tyłu! O! Poprzeć tę wiadomość. Damn. To było dobre. Okej, czyli musimy się spodziewać kolesi, którzy będą po prostu trafiłem tylko jednym mieczem. Uuu, kontra. Au. Mają HP dużo. Jak nie padają na atak z wyskoku. Kamień Kowalski, jeden? Jeśli nie padają na atak z wyskoku, za mną też się jeden pojawią. To znaczy, mają naprawdę dużo HP. Bo mój atak z wyskoku ma pierdolnięcie. No jak widać, po tysiaka. Praktyczne. 1000 damage'u na strzała. Można spaść tutaj, ale tu bym spadł po prostu na dół. Przed wejściem. Solidne combo. Dobra, czy... To jest to miejsce, gdzie były te pieprzone? Tak. Tak jest, to jest to miejsce, gdzie były te pieprzone. Okej, zakładam, że może w jedną z tych dziur, jak się bym wpierdolił, to bym trafił do tego pokoju, który widziałem za ścianą drewnianą. Widzę szczura. Okej, szczur jest tam, za ścianą zaraz. O nie! Oho! Wróćmy z powrotem. Tak. Te szczury też mają wpój HP. Dobra, czy te... latające ścierwa... Złoty rund 12. Czy te latające ścierwa tu mogą podlecieć do góry aż? O! Nie, mam hipa. Dobra, wielki szczur. Fuck, wielki szczur, który naprawdę boli. Fucking hell. Nie, to nie topicie. To jest puste. Daj mi przejść tutaj. Jestem zablokowany. Nie mogłem się... kurwa ruszyć. Moby, które cię po prostu przybijają do ściany. Na konie, na 2 sekundy całe. Dobra, czas na przebieganie. Światełko i jup. I tu chcę wejść, do środka. Zakładam, że tu właśnie będę mógł przejść. Dobra, te duchy na górze... Nie wiem, czy uda mi się je ominąć. W ten sposób jak tutaj. Bo te duchy na górze... mogą być troszkę bardziej irytujące. Hyc. Dobra, i gdzie ja wtedy zszedłem? To było jedno z ostatnich zejść. Tam, gdzie była drabinka. Tu była drabinka. Dobra, czy oni będą za mną iść? Mam nadzieję, że nie. O, zapomniałem o tobie. Patrz, na jedno... na taki ciężki atak. 1000 damage'u. Fucking hell. Jednak za mną idą. Kolejny. Coś jeszcze? Anyone else?
Dobra. I tu. Hyc. Dobra, i powolutku teraz z tymi szczurami. Powolutku. Najpierw mały. I teraz duży. O, target. Ile on ma HP? Jebane szczurze. I kontra. Coś mi dropniesz? Nope. Dobra, moje pieniądze. Cyk. I teraz jestem tutaj, tak? Tak. Jestem w tym miejscu. I co tu mamy? Pieczęć Radagona. Czy ja nie mam już pieczęci Radagona przypadkiem? Jednej? Let's see. Mam. Nadzaszająca pieczęć Radagona. A, czekaj. A to jest... A to jest bolesna. Poczekaj. To mi daje plus 3 do wszystkiego, a to mi daje plus 5 do wszystkiego? Wait a minute. To mi daje plus 5 do wszystkiego. No to zakładamy, co to daje plus 5 do wszystkiego. Szkoda, że nie można dwóch naraz. Ale to chyba byłoby OP. Bo tutaj mam ile? 12 darmowych statystyk, tak? A tu mam 20. Czyli tak jakbym miał 20 darmowych leveli bez niczego. Brzmi jak OP shit. Więc teraz tak naprawdę będę miał troszeczkę wyższy damage, minimalnie. Tyle co z zręczności i skalowania do siły ponad 40. Okej, okay, nice. I like it. Podoba mi się. Tak naprawdę mógłbym teraz nawet coś cięższego założyć, jakbym chciał, ale... Nie mam żadnych setów, które byłyby ładne i ciężkie. A Elden Bling musi być przede wszystkim. Bo ten z Gelmir jest ok, tylko ta czapa jest kurwa taka... Jak bym wyglądał w tym wasalnym rycerzu i czy mogę w ogóle założyć rzeczywiście go? Pewnie mogę. Wasalny, pełny wasalny rycerz. Dobra, będziemy jak rycerz wyglądać przez chwilę przynajmniej. Dobra, i do góry. Zajebiście, warto było tu przyjść, kurde. Nie spodziewałem się, że aż tak przydatne itemy tu znajdę, szczególnie... Okej, no fajnie to wygląda, nie najgorzej. Szczególnie... Ten klucz do windy. To tyle już w tym miejscu? Bo tu nie wygląda, żebym mógł gdzieś iść dalej. Żadnego bossa, nic. Nothing. Bo tu tylko rycerzyki wyskakiwały. O, właśnie takie. Na dole były nietopyrki. Może do tej wieży mogę jakoś wejść jeszcze? O, za daleko. Za mocno go odrzuciło. O, tu coś jeszcze jest. Piguły. Mech. Czy do tej wieży da się jakoś wejść? Ja z niej chyba wyszedłem w ogóle, tak? Teoretycznie. Nie. Tak, ja z niej wyszedłem. Tylko, że tutaj od strony balkonu. No dobra, czyli... To chyba tyle tutaj. Ojej. To chyba tyle tutaj, możemy iść dalej. Zobaczymy te smoki, chociaż tych smoków się trochę kurwa boję. To be fucking honest. Tego wielkiego nawet nie mogę stargetować. Czy on jest martwy? Bo on się rusza.
Mam głupi pomysł, żeby wejść na niego. Jeśli się da. Nie, nie da się. Czemu nie mogę wejść na smoka? Teraz utrata krwi. Ma dużo życia. Ma bardzo dużo życia. Czemu mam damage down? Czy ja powinienem go zabić? Pewnie nie. Nie mogę przejść koło niego nawet, fuck. Ej, ten smoczek jest obity. Mam tutaj debuffa jakiegoś. Do damage'u i do... obrony. Nie do końca mi się to podoba. O, zgon. Fuck. O nie, idzie drugi smok. Nie. One są takie wolne. Okej, to by mogło mnie zabić, gdyby nie to, że miałem bubla. Ech, po twarzy. Po twarzy, kurwa! O! Minus jeden. Coś mu za... Jak zabijam te smoki, to tamte też dostają damage. Znaczy na ten wielki dostaje damage, to chciałem powiedzieć. Stagger? O! Szybko wykorzystaj. Dobrze. Jeszcze żyje. Już nie. I czy ten smog dostaje damage? Tak. Dostaje 17 koła w momencie, kiedy umiera jeden ze smoków. Okej. I nie mam już debuffa minus do damage'u. I do... fucking hell. Po głowie. Po głowie wcale nie dostaje dużo więcej. Ale pewnie dużo więcej stagera dostaje. Wyjebał się? Już? Tak szybko? Nice. Zgon? Jeszcze nie, a tak, dobra. Duży smok dostał po mordzie przez to, dobra. Czyli ile ja tych smoków jeszcze mam zabić? Jednego? Tam są dwa jeszcze. Mam nadzieję, że jak stanę przed tym wielkim, to nic mi się złego nie stanie. Fucking hell. Okej, i tu mam debuffa już znowu. Do HP, znaczy do armora i do damage'u. Idzie drugi, słyszę go. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że reszta z ich smoków się teraz nie obudzi z powrotem za to, że ja... przez to, że ja zginąłem.
I ten duży chmok ciągle będzie obity. Prawda? Nie! Czyli muszę zabić wszystkie cztery smoki za jednym życiem. Póki co skoczę po moje dusze, bo tam jest 46 tysięcy. Już, już, nie krzycz. Aaa, i w momencie jak on krzyczy, to ja dostaję tego debuffa. Siemanko, siema, siema, anonimowe. W momencie jak ten wielki smok krzyczy, ja dostaję debuffa do damage'u i do armora, niestety też. Okej, okay, możemy sobie troszeczkę pomóc za pomocą mięska. Mięsko. Bu. I idziemy na niego. Stagger, okej, okay, trzeba kurwa presję na nich wywierać cały czas, bo wtedy szybki stagger wchodzi. Bo jak nie ma presji, to on się za bardzo może rozpędzić. 3,5 koła runów za jednego smoka. Okej. Okay. O-o. Okej, stagger. Dobra, to był drugi. Wytopuj się na HP. Tu są jeszcze dwa. Jeszcze trzy. Mają sporo HP jak na zwykłe mobki. One chyba nie są takie zwykłe. To się nazywa jakaś Dolina Smoków, czy jakoś tak kurhany, smocze kurhany, tak to się nazywa. Okej. Okay. Uratował mnie bubel. Idzie do mnie ten drugi? Nie idzie. Dobra. Tam są jeszcze trzy smoki. Ja pierdolę, dobra. Dobra, niech to mięsko zostanie, ale ja bym chciał, żeby tylko jeden smok do mnie podszedł. Rzućmy w niego jakimś kurde nożem. Jeśli doleci ten nóż w ogóle. Tam słyszę jeszcze więcej. Ile tych smoków tu jest? Bo za każdym razem jak zabijam smoka, to temu wielkiemu smokowi spada HP. O, dobra. Poczuł w dupie mojego kolca. Chodź. Przyczłapaj się do mnie, bo nie chcę się bić przy twoich kolegach. Nie trafiłem. Nie trafiłem! Okej, okay, mamy go. Nie! Fuck, no nic. Jeszcze jeden strzał i jest gone. Nie! Traf! Teraz ja zginę, kurwa. Kolejny smok do mnie idzie. O nie, tu jest ściana. Chillera, chillera, chillera. Zjedzmy kolejne mięsko. What
wtedy wywołać Segera, bo ja mam mega ciężkie bronie. Zauważ, że ja biję po 1000 teraz na jeden atak. Dobra, wielki smok. Zdechu. Jest ich jeszcze więcej. Zdechu. Wielki smok. I dostałem 5 serc smoka. 5. Nowa smocza moc jest dostępna w smoczej komunii. 120 tysięcy dusz. Okej.